Witajcie na moim kanale. Dziś krótko o sterowniku studni Switchmatic 2. Firma Kölbo, która wyprodukowała ten sterownik, mieści się we Włoszech, czyli jest to produkt włoski, w regionie bardzo dobrze wszystkim ostatnio znanym, właśnie w tej słynnej Lombardii. Jest to wyłącznik ciśnieniowy, czyli steruje on pracą studni, dba o parametr pracy, czyli tak jak sobie ustawimy górną granicę wyłączenia. Tak jak ja na przykład tutaj mam 5,4 bara i dolną 2,5 bara. Czyli jeżeli na instalacji ciśnienie jest w tej właśnie skali pomiędzy 2,5 a 5,34, to studnia nie jest włączona. Jeżeli spadnie poniżej 2,5 bara, wtedy ten sterownik nam studnię włącza. Rozłączenie, czyli wyłączenie pompy w studni następuje u mnie akurat przy 5,4 bara, ale możecie tą wartość rozszerzyć aż do 8. Od 1 do 8, czyli ten zakres ciśnień Wam się mieści w granicach 0,5 bara a 7 bar. Jeżeli ktoś potrzebuje akurat taką wartość, na przykład na filtrach, u mnie można na filtrach mieć maksymalnie do 10 bar. Oczywiście woda na domu, do domu nie musi mieć aż tak wielkich i wysokich parametrów. Ja jeszcze tutaj mam podlewanie ogrodu, dlatego tutaj mam ustawioną tą wartość, szczególnie tą dolną 2,5 bara, troszeczkę większą niż normalnie. Sterownik ten posiada jeszcze zabezpieczenie przeciążeniowe, czyli jeżeli wiemy, jaki jest amperaż naszej pompy w studni, wpisujemy tą wartość tutaj właśnie na tym sterowniku. U mnie to jest 6 amperów i ten sterownik właśnie czuwa nad tym, żeby ta wartość była ciągle taka sama. Jeżeli będzie się coś dziać, będzie spadać wartość amperów nam w dół, to znaczy, że coś się złego dzieje z naszą pompą i prawdopodobnie mamy wypompowaną studnię, no i nie ma wody i pracuje sobie z bardzo, bardzo minimalną mocą, no i wtedy następuje rozłączenie. Oprócz tego pompa, którą mam w studni, pompa IBO, nie ma jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem, także no jest to tutaj podwójnie chronione zabezpieczenie. Obsługa tego sterownika jest bardzo prosta i intuicyjna. Pokażę Wam teraz na przykładzie dolnej wartości, jak ją zmienić. Czyli tu wciskamy ten guzik, wciskamy i przytrzymujemy go do momentu, aż zacznie on nam migać. No i teraz tymi guzikami tutaj góra-dół, guzikami przyciskami góra-dół, tutaj sobie zmieniamy tą wartość dolną, czyli momentu włączenia tego sterownika i studni. Czyli wciskamy 2,6, no i potwierdzamy przyciskiem tutaj tym właśnie wyłącz. No i tak samo, jeżeli byśmy chcieli zmienić sobie amperaż albo zmieniamy pompę na mocniejszą, która ma na przykład 7,5 ampera, no to wtedy też przytrzymujemy do momentu, aż zacznie migać i tak samo góra-dół możemy sobie tutaj regulować tę wartość, czyli ja mam 6, potwierdzamy i mamy wprowadzoną tą wartość. Jeszcze możemy sobie jeszcze raz sprawdzić, czy jest to 6 ampera.
Tak jest. No jeżeli nie zmieniałem, to tutaj się nic też nie będzie w tym momencie dziać. No i teraz, jakie możecie podłączyć pompy pod ten sterownik? Jest to sterownik jednofazowy, czyli 230 V. Jak tu producent podaje, maksymalną moc, jaką może mieć pompa w studni, to jest 2,2 kW, czyli 2200 W. Taką pompę możecie pod ten sterownik podłączyć. Jeżeli macie pompę trójfazową, no to kupujecie taki sam sterownik jak ten, ale trójfazowy. No i wtedy macie większą moc, większy zakres mocy do sterowania właśnie przy pomocy tego sterownika Switchmatic 2. Jeżeli pompę mamy włączoną, czyli sterownik zadał pracę tej pompie, no to mruga nam właśnie ta zielona dioda, no i pompuje do wartości ustalonej. Tu jeszcze mamy taką małą czerwoną diodę, ona mi się jeszcze nigdy nie zaświeciła, mam nadzieję, że się nie zaświeci. To jest dioda informująca o wszelkich awariach. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawiania łapek w górę, subskrypcji mojego kanału, a jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję i do usłyszenia.